Szanowni Państwo, już jest po 11:00, zebraliśmy się. Chciałam serdecznie przywitać wszystkich zebranych, przede wszystkim naszych gości, panią profesor Małgorzatę Jacyno i pana doktora Gojarę Lewickiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem dzisiejszego seminarium będzie problematyka kulturowa, a mianowicie założenia, wnioski z badań, które zrealizował zespół pod kierunkiem właśnie obojga państwa na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. I mamy tę książkę od jakiegoś pół roku w naszym zbiorze Kultura na peryferiach. I tylko tak tytułem krótkiego przedstawienia. Pani profesor Jacyno zajmuje się socjologią kultury, zajmowała się też zajmuje kulturą terapeutyczną, opublikowała wiele pozycji, a szczególnie już właściwie klasyczną stała się jej rozprawa o socjologii Pierre'a Bourdieu pod tytułem Iluzje codzienności. Jakąkolwiek pracę czytam o Bourdieu, jest zawsze w bibliografii. I z kolei w roku 2007 opublikowała pracę Kultura indywidualizmu. Natomiast pan dr Mikołaj Lewicki zajmuje się socjologią gospodarczą, zwłaszcza problematyką kultury i rozwoju, ale również socjologią kultury i zjawiskami transformacji oraz dyskursem, polskim dyskursem transformacyjnym. Opublikował też szereg artykułów oraz książkę Społeczne życie hipoteki. I przyszłość nie może się zacząć. Ale to tak tytułem wprowadzenia, natomiast teraz oddajemy głos naszym gościom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tylko takie krótkie wprowadzenie zrobię. Prezentację naszych badań rozpocznie dr Lewicki. Ja chciałabym powiedzieć, że te badania robiliśmy od 2015 roku. W Narodowym Centrum Kultury, w tym zespole do spraw kultury lokalnej była właśnie pani profesor Bukraba-Rylska i taką osobą, której tutaj nie ma, natomiast miała bardzo duży wkład i merytoryczny i organizacyjny w te badania, jest dr Tomasz Kukołowicz. To tak tytułem wstępu chciałabym to powiedzieć. Nasze badania miały dwa cele. Jeden bardziej badawczo-naukowy, drugi prawie że praktyczny. To znaczy on powstał w ramach pracy zespołu do spraw tych polityk lokalnych, kulturowych polityk lokalnych. Ten praktyczny zawarty jest w takim pytaniu. Co zrobić, żeby zatrzymać młodych na peryferiach? A bardziej teoretyczny, naukowy, który chciałbym najpierw pogłębić, żeby pokazać, skąd to pytanie bardziej praktyczne się pojawiło, związany był z tym, że istnieją w badaniach nad kulturą, kulturą lokalną, uczestnictwem w kulturze, a także coraz bardziej w badaniach, które problematyzują relacje między kulturą a rozwojem, mówiąc prościej. Takie dwa konkurencyjne podejścia, które myśmy postanowili z całym ryzykiem z tym związanym zestawić. Jedno mówi o relacjach centroperyferyjnych i definiuje rzeczywistość społeczną w kategoriach asymetrii między centrami, którym przypisuje się przede wszystkim horyzont przyszłości, zasoby, zarówno ludzkie, jak i ekonomiczne, źródła rozwoju, innowacji, niegdyś postępu, dzisiaj byśmy powiedzieli dominacji. Natomiast peryferiom przypisuje się deficyty, stagnację, spojrzenie w przeszłość, zacofanie i bezradność. Ten układ warto rozumieć jako układ dynamiczny, w tym sensie, że centra, znaczy to nie jest tak, że peryferia nie korzystają z układu z centrami. Jest to raczej układ toksyczny, w którym rozwój centrum pociąga często za sobą także rozwój peryferiów.
żeby nie brzmiało to abstrakcyjnie, ekonomiści mówią, tak, to prawda, mamy silne centra, to są ośrodki metropolitalne, większe miasta, mogą to być także większe gospodarki, do których polska gospodarka jako niegdyś kraj rozwijający się aspirował i zmierzał, ale przecież te centra dostarczają szeregu zasobów, które lokalnie są potrzebne. To są zarówno zasoby konkretne typu inwestorzy, typu miejsca pracy, ale przede wszystkim zasoby niematerialne, takie jak wiedza, perspektywy, plany rozwojowe itd., itd. Gdyby to przełożyć na język nieco bardziej konkretny, oprócz wymiaru takiego, że silne ośrodki przemysłowe lokują swoje różnego typu centra operacyjne, fabryki itd., itd. na peryferiach. Możemy to uzupełnić także takim obrazem, gdzie na peryferiach pojawia się coraz więcej ośrodków edukacji, pojawiają się różnego typu centra, ośrodki, które mają owe peryferie rozwijać. To jest jedna diagnoza, która w badaniach kulturowych, właściwie no można powiedzieć na poziomie teoretycznym, bardzo mocno jest uobecniona w publikacjach i pracy naukowej zarówno Tomasza Zaryckiego, jak i w słynnej już książce Jana Sowy Fantomowe ciało. Gdzie jakby pokazuje się, że Polska jest peryferiami, które na tych peryferiach pozostaje. Kiedy mówiłem, że to jest, mówi się o tej perspektywie teorii jako dynamicznej, to z jednej strony chodziło mi o ten układ toksyczny, czyli peryferie zyskują na rozwoju centrum, a jednocześnie, czy też wydaje im się, że zyskują na rozwoju centrum, ale jednocześnie stale są drenowane. Ale i chodziło mi także o drugi aspekt tego rozumienia dynamicznego, czyli że mamy analogię między relacją centrów międzynarodowych a peryferiami rozumianymi jako państwa. Mamy centra, którymi są duże miasta, metropolie, a peryferiami są mniejsze. No i teraz myśmy sobie zadawali pytanie, czy ten układ także dotyczy w takiej sytuacji, w której po pierwsze mamy większe miasta powiatowe i mniejsze ośrodki miejskie oraz wsie. I czy ten układ się także odtwarza? A konkretnie jeszcze, czy w sferze kultury jest tak, że instytucje kultury, które reprezentują generalnie uprawomocnioną kulturę wysoką, są w jakiejś relacji wobec kultury lokalnej, rozumianej jako peryferyjna. A więc gdybym miał to podsumować, jeśli chodzi o te perspektywy centrum-peryferii, chodziło nam o to, żeby zobaczyć, czy układy centro-peryferyjne odtwarzają się w kulturze i jakie mają znaczenie dla funkcjonowania lokalności, peryferii. Z drugiej strony mamy diagnozy wielu badaczy, które mówią o poszerzonym polu kultury. Mówiąc najkrócej, chodzi tu o to, że zniesione są hierarchie kulturowe. Dzisiaj mowa o kulturze wysokiej jest kwestionowana zarówno na poziomie normatywnym, jak i na poziomie praktyk, czyli z jednej strony mamy mowę o tym, że takie powinnościowe rozumienie kultury, że człowiek powinien chodzić do muzeum, teatru, czytać książki, jest no, coraz mniej adekwatne do tego, żeby opisać, co ludzie robią. To wynika z tego, że zarówno ci na górze, jak i ci na dole zmienili swoje praktyki, swoje sposoby budowania relacji w kulturze. Mamy do czynienia z wszystkożernością, gdzie
osoby z wysokim kapitałem kulturowym, osoby, które są niejako predestynowane do tego, żeby praktykować tę kulturę wysoką, zabawiają się z kulturą niską, chodzą na festyny, uczestniczą w wydarzeniach popkulturowych. Właściwie one same coraz mniej demonstrują swoją wyższość wyłącznie w fakcie chodzenia do teatru, do muzeum itd., itd. Z drugiej strony, także poprzez awans edukacyjny, mamy coraz mniej tych, którzy mówiliby z poczuciem winy i nieśmiałością o tym, że do muzeum, teatru czy opery nie chodzą. No i teraz te dwie perspektywy na kulturę wydają się być diametralnie różne. Ta centroperyferyjna mówi mniej więcej tyle. Kultura jest jednym ze źródeł, które uprawomacnia podział na centrum i peryferię. Kultura służy do tego, żeby instrumentalizować niejako, czy potwierdzać podziały centroperyferyjne, odbywające się głównie w sferze materialnej. W tym drugim podejściu o uczestnictwie kultury wskazuje się na aktywność podmiotów i mówi się o tym, że kultura to nie tylko to chodzenie do muzeów, oglądanie dobrego kina, ale także bycie razem i tworzenie znaczeń. Ona bardzo mocno dowartościowuje te wszystkie nieprawomocne praktyki, wśród których jest bardzo dużo takich, które Państwo zapewne kojarzą z kulturą ludową. Czyli takich, które do tej pory były uznawane za lokalne, no i niejako, prawda, mniej prawomocne. Dziś o tych praktykach coraz częściej mówi się jako takie, które są po pierwsze więziotwórcze, znaczeniotwórcze i wskazuje się na ich znaczenie lokalne. No i teraz myśmy się zastanawiali, czy gdyby zestawić te dwie perspektywy, co się stanie. Wybraliśmy do badania 8 studiów w przypadku miejscowości, w których albo było relatywnie dużo zasobów, były one peryferyjne w tym sensie, że widzieliśmy na podstawie wskaźników, że one na ogół podlegają depopulacji, migrują młodzi przede wszystkim, a więc saldo jest negatywne saldo migracji, nie ma tam zbyt wielu ośrodków, czy mówiąc prosto, pracodawców, a jeśli chodzi o działalność kulturalną, ona się ogranicza do tego, że istnieje biblioteka, względnie dom kultury lub świetlica, ośrodkiem takim, który jest kojarzony przez mieszkańców z działalnością kulturalną, jeszcze są szkoły i parafie. I teraz w tych peryferiach, szukaliśmy takich peryferii, które takich miejscowości, począwszy od gmin wiejsko-miejskich, a skończywszy na niewielkich miasteczkach, szukaliśmy takich, gdzie nagle pojawiły się zasoby. A więc problem podstawowy, który niejednokrotnie pojawia się w relacjach i artykulacjach reprezentantów peryferii, że przecież my nie mamy środków, nie mamy zasobów, był unieważniony. Myśmy chcieli zobaczyć, czy jeśli się pojawiają większe pieniądze, to czy one trafiają na kulturę, mówiąc tak prostym językiem, i czy te pieniądze z kultury jakoś coś załatwiają, coś zmieniają w logice centroperyferyjnej. Czyli zasoby to pieniądze, tak? Przede wszystkim, tak. I z drugiej strony szukaliśmy miejsc, w których które by były pustynne, czyli że już tam te podstawowe zasoby są wyczerpane, czyli nie ma miejsc pracy, młodzi uciekli albo jest ich relatywnie mało.
Natomiast pojawiają się inicjatywy kulturowe, takie właśnie z tego poszerzonego pola kultury, czyli na tych pustyniach pojawiają się jakieś inicjatywy mające, jak myśmy zakładali, które można by uznać za hipotetycznie ważne dla tych impulsów rozwojowych, zatrzymywania młodych. Co nam wyszło? Mówiąc najkrócej, trzy modele. Nie jest to jakoś zbytnio wysublimowane, ale myślę, że na początek rozmowy wystarczy. Model podporządkowania, współpracy i względnej autonomii inicjatyw z poszerzonego pola kulturowego. Bo to, co nas na poziomie operacyjnym interesowało, to po pierwsze przyjrzenie się temu, jak funkcjonują lokalne instytucje kultury, i jak wobec nich sytuują się te inicjatywy i te osoby, które rozwijają inicjatywy z tego poszerzonego pola kultury. Co to mogło być? To mógł być jakiś nieformalny festiwal kulturowy, to mogła być grupa, czy była raczej, to była grupa młodych ludzi, którzy biegali z kamerami po opuszczonych miejscach o różnym statusie. Były to zarówno zabytki, niegdysiejsze zabytki porzucone i zaniedbałe, były to szpitale, były to bunkry itd., itd. I oni z jednej strony wpisywali to w taką narrację o grozie, ale z drugiej strony też tak naprawdę odkrywali lokalne dziedzictwo. Tymi inicjatywami z poszerzonego pola kultury były także, one czasem przyjmowały bardziej sformalizowaną formę, stawały się instytucjami kultury, to znaczy przyjmowały funkcje stowarzyszeń, które zajmowały się na ogół jakimś lokalnym dziedzictwem lub lokalnym zasobem. I to był jeden rodzaj tych inicjatyw, a drugi też, czyli to były inicjatywy nowe, które się, tak jak mówię, pojawiały na tych pustyniach, a z drugiej strony też przyglądaliśmy się tym inicjatywom, które pojawiają się właśnie w tych miejscach, gdzie pojawiły się większe zasoby, zastanawiając się, jaka jest relacja między tymi większymi zasobami, czy nowymi zasobami, a tym poszerzonym polem kultury. W scenariuszu podporządkowania mamy taki układ, że lokalne instytucje kultury są w pewnym sensie gatekeeperami lokalnego układu władzy. To znaczy one służą do tego, żeby z jednej strony przede wszystkim uprawomocniać lokalny układ polityczny, czyli czy to jest dom kultury, czy to jest biblioteka. Chodzi o to, żeby z jednej strony podtrzymywać przekonanie, że istnieje kultura wysoka, a więc oferta tych miejsc jest związana z na przykład grą na instrumentach, wszelką edukacyjną, ale także artystyczną ofertą, w której inicjatorzy i organizatorzy ciągle narzekają na brak uczestnictwa. Czyli ci mieszkańcy lokalni nie doceniają tego, że i się im tutaj pokazuje, prezentuje, tworzy ofertę lokalną, w której oni nie chcą brać udziału, a ona przecież miałaby ich wznioślać i łączyć itd. Drugi typ oferty, często biegnący równolegle tych lokalnych instytucji kultury, to jest oferta popularna, czyli raz w roku robi się duży festyn, w zależności od tej zasobności robi się parę razy w roku festyn, który ma charakter biesiadny. No i to jest rodzaj takiej koncesji, ale z drugiej strony czegoś, co ma zwiększać popularność burmistrza, wójta, w każdym razie lokalnego establishmentu politycznego. Gdy pojawiają się większe zasoby, to przede wszystkim one materializują się w
w postaci tego betonu, mówiąc najkrócej, czyli buduje się wszystko jedno, czy to będzie wiata przy mniejszej miejscowości, czy to będzie większy ośrodek kultury, amfiteatr, czy nawet wręcz sala widowiskowa, no to przede wszystkim chodzi o te materialne, tę infrastrukturę materialną, no i ona amplifikuje ten efekt, efekt dominacji czy podporządkowania. To znaczy, no wówczas te zasoby niejako przyciągają inicjatywy z poszerzonego pola kultury i niejako je podporządkowują, bo to jest lokalna instytucja kultury, która ma zasoby do tego, żeby móc tam wystawiać sztuki, spotykać się, organizować swoje inicjatywy itd., itd. W tym układzie pytanie jest też takie, no dobrze, a gdybyśmy w takim razie na tych peryferiach umiejscowili dużą instytucję, która miałaby charakter nowoczesnej instytucji i korzystała z lokalnych zasobów. Mieliśmy taki przypadek dużej instytucji o ambicjach i skali działania co najmniej regionalnej, by nie powiedzieć ogólnopolskiej, powstałej w bardzo małej miejscowości. No i ona miała w intencji i w artykulacji inwestorów, zarówno z poziomu ministerstw, jak i z poziomu władz regionalnych, służyć lokalnemu rozwojowi, podtrzymaniu symbolicznej tradycji, związanej zresztą z pisarzem i jego twórczością, po to, żeby w tej instytucji pracowali lokalni mieszkańcy, no i żeby ona była popularna, żeby dawała widoczność tej miejscowości. To, co myśmy zobaczyli, to przede wszystkim zobaczyliśmy, że zatrudnieni w tej instytucji są ludzie nie stamtąd, tylko skądinąd, z dużych miejscowości, co najmniej powiatowych, a na ogół z Warszawy bądź dużych ośrodków miejskich, że następuje drenaż lokalnych zasobów, to znaczy gmina musi dopłacać do działania tej instytucji, której część jest finansowana z zasobów województwa, ale ponieważ ona nie wystarcza, no to właśnie drenuje się środki gminne i w związku z tym nie starcza na działalność różnego typu inicjatyw z ośrodka, z tego poziomu gminy. Tam było to o tyle ciekawe i pokazywało napięcie, że lokalnie wytworzona jest taka właśnie niesformalizowana, bardzo silna tradycja usieciowionych kontaktów między zespołami pieśni i tańca. I one nie mają swojej formalizacji. To jest wspólne śpiewanie między wsiami, spotykanie się itd., itd. Tradycja stara, nigdy nie jest sformalizowana, no ale oczywiście jej elementem jest co jakiś czas zwracanie się do wójtów z pomocą. Ta pomoc jest bardzo prosta i materialna, chodzi głównie o przewiezienie kogoś, transport, udostępnienie sali itd., itd. W sytuacji drenażu tych środków myśmy zobaczyli, że tego typu inicjatywy po prostu dostają mniej, a właściwie są marginalizowane. Powiedziałem, co się dzieje, jak pojawiają się większe środki lub większa inwestycja, teraz ta druga strona pustynnienia. I tutaj znowu raczej taki dość pesymistyczny scenariusz, to znaczy te inicjatywy z poszerzonego pola kulturowego albo, mówiąc krótko, zajmują pozycję niszową, czyli są ważnymi inicjatywami, ale dla pewnego środowiska, bez ambicji do specjalnej formalizacji i bez ambicji do tego, żeby niejako przechwytywać środki, których dysponentem są lokalne instytucje kultury. To są inicjatywy, które często też unikają
nawet identyfikacji ze sferą kultury. Tak jak wspomniani już młodzi ludzie, którzy biegają z tymi kamerami, nagrywają, a potem puszczają na YouTubie te filmy, zyskujące ogromną popularność, wzdragali się przed identyfikacją z polem kultury. To wynikało być może z tego, że w miejscowości, w której oni funkcjonowali, była bardzo mocna dominacja tych lokalnych instytucji kultury podporządkowanych lokalnemu liderowi, przywódcy, znaczy mogę chyba powiedzieć burmistrzowi tej miejscowości, i on bardzo wysoko cenił kulturę, ale wynikało to z tego, że w którymś momencie pojawiła się lokalna inicjatywa kulturalna z poszerzonego pola kultury. Ktoś wymyślił festiwal związany z lokalnymi zasobami, on osiągnął dużą skalę, stał się znany na poziomie właściwie ogólnopolskim, a z ambicjami europejskimi. I inicjator tego przedsięwzięcia, który zresztą zasoby swoje symboliczne przyniósł z centrum, którym było, w którym mi tak jest tego to centrum z poziomu międzynarodowego, czyli z Francji, przywiózł takie przekonanie, że można właśnie tworzyć lokalne festiwale i jakby w ten sposób zwiększać potencjał regionu, rozwijać lokalność. No więc ten inicjator postanowił wystartować w wyborach prezydenckich i od tego czasu oczywiście prezydent, który czy też ten burmistrz, który no w każdym razie lokalny lider zrozumiał, że inicjatywy z poszerzonego pola kultury mogą być zagrażające i postanowił, że będzie je podporządkowywał sobie. I można powiedzieć, że to pole kultury lokalne się poszerzyło, w tym sensie, że polityczny lider dostrzegł inicjatywę z poszerzonego pola kultury, ale zdefiniował je jako takie, które wymagają jego kontroli. To jest scenariusz podporządkowania. Scenariusz współpracy polega na tym, że to szczególnie widzieliśmy na pustyniach, że pojawiają się nowi aktorzy proponujący inną perspektywę, inną wizję tego, czym jest lokalność. Tutaj chyba największym zasobem takim bardzo konkretnym dla tych miejsc pustyniejących są tak zwani powrotnicy, czyli osoby, które upraszczając bardzo, z jakiegoś powodu nie załapały się na zasysanie przez centrum, bądź też świadomie zrezygnowały z konkurencji w centrum i wracają do siebie, do swoich okolic, po to, żeby znaleźć swoje miejsce lokalnie. Te osoby są ciekawe, dlatego że one z jednej strony mają dużo większe zasoby, przede wszystkim wiedzy, kompetencji, czy mówiąc ogólnie kapitału kulturowego, zdobyte w centrum, a z drugiej muszą sobie poradzić jakoś z sytuacją taką, że wracają do tego miejsca, z którego kiedyś uciekały. I one często wracają z takim zupełnie inną, z inną perspektywą na to, czym jest lokalność, potrafią to wyrazić w określonym języku. I myśmy widzieli takie inicjatywy, gdzie takie osoby lokalnie się angażują w to, żeby opowiedzieć o tym, że to jest, ta lokalność ma swoją wartość. Po drugie, próbują też w ramach inicjatyw z poszerzonego kultury, albo angażując się w to, co istnieje, albo wręcz inicjując jakieś inicjatywy, przeciwstawić się takiemu rozumieniu peryferyjności, które jest związane z odwoływaniem się do najbardziej twardych i uchwytnych zasobów, które lokalnie mogą być. Mówiąc mniej abstrakcyjnie, mam tu na myśli przypadek, taki chyba najbardziej, gdzie to najlepiej było widać, w którym z jednej strony gmina mogła się rozwijać przez wykorzystanie lokalnych zasobów, eksploatację lokalnych zasobów i to było bardzo konkretne, przynosiło bardzo, bardzo konkretne pieniądze, a z drugiej strony mogła się rozwijać dzięki budowie identyfikacji przez wiele lat funkcjonujący w tej miejscowości czy w tej gminie taki bardzo oddolny festiwal filmowy.
I powrotnik zdecydował się na wzmacnianie, został liderem, został burmistrzem i zdecydował się na postawienie na kulturę. I on rozumiał, że tu potrzebna jest współpraca, to znaczy, że on ma lokalne instytucje kultury, ale bez inicjatyw z poszerzonego pola kultury nie będzie w stanie niejako dookreślać i budować tych zasobów lokalnych. No i ten trzeci scenariusz, on raczej jest migotliwy, bym powiedział, to znaczy jest raczej fazą. Trudno było nam znaleźć jakiś przypadek, w którym inicjatywy z poszerzonego pola kultury przechwytywały lokalne instytucje kultury i narzucały im swoje warunki gry. Proszę zwrócić uwagę, w tym co mówię, ja niejako bezwiednie przyczyn do tego układu, w którym mamy lokalne instytucje kultury, a te inicjatywy z poszerzonego pola kultury niejako są peryferiami. No bo właśnie one często pełnią taką funkcję, czyli to są grupy ludzi, często młodych, bądź osób, które od dawna funkcjonują lokalnie, ale z jakiegoś powodu się nie sformalizowały. Ja bym powiedział, dlatego, że właśnie bały się podporządkowania. No i ten podstawowy odruch polega na poszukiwaniu niszy, na pozostawaniu w tej sferze nieformalnej. One próbują czasem przechwycić zasoby lokalne, albo przynajmniej zaistnieć na poziomie lokalnym, kiedy zaczynają być dostrzegane przez szerszej sieci. Czyli zyskują popularność albo w centrum, albo wśród podobnych miejscowości, podobnych społeczności o mniej więcej tym samym statusie, prawda? Czyli w momencie, kiedy mamy do czynienia na przykład z układem półperyferyjnych i peryferyjnych miejscowości i tam pojawia się lokalna inicjatywa prowadzona przez młodych ludzi, zdobywająca uznanie wśród innych młodych ludzi w okolicy, to ona zaczyna być widoczna. I tak jak wspomniałem, zaczyna być też identyfikowana przez lokalne instytucje kultury i przywódców raczej jako zagrożenie. Jako jakieś inicjatywy, które należy przechwycić. Tutaj wyjątkiem, można powiedzieć, takim, który pokazuje, że ta migotliwość jest możliwa, była miejscowość, w której było dużo powrotników, czyli osób, które ze względu na bliskość tej miejscowości większego ośrodka miejskiego niejako zaczęły wytwarzać konkurencyjną, lokalną, no, trudno powiedzieć elitę, raczej średnią klasę. Były to osoby, które albo się tam sprowadzały do tej miejscowości, albo decydowały się na takie funkcjonowanie wahadłowe pracy w dużej miejscowości życia lokalnie i im zależało na tym, żeby zmienić ten istniejący układ, w którym lokalna instytucja kultury coś im nakazywała, ale oni absolutnie nie traktowali tego jako swojego i w związku z tym szukali jakiegoś innego języka, innej propozycji, która by im bardziej odpowiadała. Tak podsumowując same badania, bym powiedział, że dostrzegliśmy funkcjonowanie i odtwarzanie się układu centroperyferyjnego, ale w nim dostrzegliśmy także różnego typu rozszczelnienia, pęknięcia, które stają się różnego typu szansami czy możliwościami dla zmiany tego układu centroperyferyjnego. I tak jak wspomniałem, one się zdają powstawać zarówno w sytuacji, kiedy mamy mamy ten dopływ zasobów i unieważnienie argumentu, bo na kulturę nie ma, jak i wówczas, kiedy
na pustyni powstają lokalne inicjatywy kulturowe. Wynika to naszym zdaniem przede wszystkim z tego, że układy centroperyferyjne nabrały bardzo dużej dynamiki i te przepływy wzajemne między centrum a peryferiami rozchwiewają cały układ. Ale o tym więcej opowie profesor Jacyna. Proszę Państwa, ja chciałabym zacząć od tego, że my staraliśmy się wypracować pewną perspektywę teoretyczną badania kultury na peryferiach i nie będę się starała, pokazywać, że nasze wnioski były no na pewno nie ostateczne, ale że nie będę chciała pokazywać na te elementy zgody, tylko będę chciała raczej pokazać Państwu te momenty, które sprawiały, że no to badanie było trudne, że myśleliśmy nad tą konceptualizacją, te wyniki potem przekazaliśmy różnym autorom. One dobrze, te interpretacje oddają, powiedziałabym, dobrze wahanie, tak? Z każdym, można powiedzieć, może nie miesiącem, ale rokiem, sytuacja się zmieniała, bo chciałabym tutaj powiedzieć o takim specyficznym kontekście, w którym zaczęliśmy robić te badania. To był rok 2015, kiedy zaczyna się mówić w Polsce o książce Erich Hochschild. Nie mówi się, natomiast jest już od dekady, są badania i interpretacje Christophe'a Guilly, francuskiego socjologa, badacza peryferii. No i pojawia się chyba w tym czasie, kiedy robiliśmy te badania, pojawia się, wymieniam te trzy książki, one niekoniecznie są współmierne, ale pojawia się też książka profesora Macieja Gduli o peryferiach, prawda? To są takie, dla mnie to były takie trzy ważne wypowiedzi. Profesor Gdula nazwał swoją książkę esejem politycznym, no ale niewiele więcej tak naprawdę było. Natomiast był to moment taki specyficzny, być może dlatego ujawniło się w naszych badaniach tyle, bym powiedziała, takich dwuznaczności z kulturą na peryferiach, dlatego że wydaje mi się, że właśnie w Polsce od kilku lat, w Europie Zachodniej chyba wcześniej, widać, że tu nie chodzi, że w tej relacji między centrum i peryferiami nie chodzi jedynie o to, co się nazywa zwrotem spacjalnym czy zwrotem przestrzennym, że to jest w istocie o wiele większa kwestia. Skądinąd przy okazji chciałabym tak zaryzykować pewną definicję. Wydaje mi się, że te zwroty, które są w naukach społecznych obserwowane od jakiegoś czasu, one wiążą się w jakiś sposób z diagnozą zanikania tego, co społeczne. I dzisiaj można by było powiedzieć, że po prostu badacze społeczni, badacze kultury intensywnie poszukiwali takiej jakości, takiej materii, takich wartości, w których to, co społeczne, byłoby przechowywane, nie wiem, w największej ilości czy najbardziej pieczołowicie. Tak? To zresztą, jeśli chodzi o kulturę na peryferiach, jeśli przypomnieć sobie pracę polskich badaczy, zachodnich też myślę, wcześniejsze, to wyraźnie widać, że jest pewien rodzaj oczekiwań. Czasami one są wręcz wprost wypowiedziane, jeśli chodzi o kulturę na peryferiach. A mianowicie, że ta kultura ma zrekompensować wszystko to, co się dzieje w ostatnich latach, że ona ma zasypać te dziury, że ona ma odtworzyć tkankę społeczną, że ona ma dać zatrudnienie, że ona ma tych ludzi edukować, podnosić, jak trzeba to wyrzucać do centrum, a jak trzeba to właśnie przywoływać, zatrzymywać. Tak? Czyli jeśli chodzi o badania kultury na peryferiach, to im towarzyszyła, mówię tutaj o takim o metateorii, to bardziej bądź mniej wprost wypowiedziane oczekiwanie, że będzie to kultura wszechmogąca, tak? Która po prostu załatwi te wszystkie sprawy, także związane ze zdrowiem, na przykład edukacja zdrowotna,
To wszystko będzie mogła obsłużyć kultura. No trochę to się wiąże też z takim przekonaniem, że kultura nie wymaga tylu inwestycji, że nie wymaga też takich struktur, że to jest coś, co się wytworzy w krótkim czasie. No i wydaje mi się, że teraz to lepiej widać, bo jak mówiliśmy, zastanawialiśmy się nad naszą perspektywą teoretyczną i badawczą, to właśnie zwracaliśmy uwagę na to, że peryferie z takiego ubogiego krewnego nagle robią się właśnie przedmiotem głównego zainteresowania, bo wszyscy, którzy chcą zrozumieć to, co się dzieje, muszą wrócić na peryferię. Tak? Jest to, stąd właśnie takie zainteresowanie, żywe dyskusje nad książką Hochschild. Stąd powrót autora, który skądinąd, gdybym już miała tak opowiadać właśnie jak instytucje naukowe wpisywały się w te badania i w te zmiany, to Christophe Guilly ze swoimi badaniami nad peryferiami francuskimi nie mógł sobie znaleźć miejsca w instytucjach naukowych. Tak? Funkcjonował jako taki samodzielny badacz, uzyskując środki na różne projekty. I tak funkcjonował bardzo długo, od czasu protestu żółtych kamizelek. Jest jednym z głównych komentatorów tego, co się dzieje. I to był taki moment, kiedy ujawniały się w tej chwili konceptualizuję, ujawniają się takie trzy kwestie. Po pierwsze, że relacje między centrum a peryferiami to jest kwestia reformizmu neoliberalnego. Także to nie jest problem peryferii, to jest problem przeprowadzania reform w całej Europie, w Europie Zachodniej i w krajach nowej Unii. Zresztą słyszymy, że problematyczność tych relacji w zasadzie występuje w każdym kraju Unii Europejskiej, prawda? Czy to są Niemcy, czy to Włochy, czy to Hiszpania, czy Francja. To jest jedna rzecz. Z kwestią tego reformizmu neoliberalnego, jak sądzę, najbardziej wiąże się wyobrażenie kultury wszechmogącej, prawda? Właśnie, że ta kultura będzie asekurować niejako wszystkie te zmiany, które zachodzą. To wywoływało różne nieporozumienia. Nie chciałabym określać, mówić o dobrej i złej woli, ale na przykład taka inicjatywa, gdybym miała trochę ilustrować jakimiś konkretnymi przykładami to, o czym mówię. Na przykład w jednej z miejscowości realizowany jest plan rewitalizacji. To jest nieduża miejscowość, ale tam są takie obiekty architektoniczne, zabytkowe. I próbowano zaproponować młodzieży w tej miejscowości spacery rewitalizacyjne, tak, które miały, dzięki którym ta przestrzeń miała być też odzyskana, zwłaszcza przez młodych ludzi. Oni mieli poznać historię tych miejsc, tych budynków. Okazało się, że pomysł jest, powiedziałabym, wyjątkowo agresywny. Tak? Nie dlatego, że jest... Z tego powodu też, że był proponowany przez działaczy z Warszawy, ale dlatego, że do tych spacerów zachęcano ludzi, których rodzice, wszyscy bez mała, dokładnie w tym miejscu kiedyś pracowali, a w tej chwili nie mają pracy. Tak? Nie wiem, połowa nie, ale duża część mieszkańców pracowała. Te budynki, tak, to są jakieś pofabryczne także budynki, zostały zrewitalizowane. I przechadzanie się tam, spacerowanie i udział w życiu kulturalnym, wtedy kiedy to jest miejsce, można powiedzieć, dla rodziny traumatyczne,
związane z radykalną zmianą, związane z tym, że ludzie stracili pracę bądź musieli wyjechać za granicę, żeby szukać pracy. To jest jeden z takich przykładów właśnie pokazujący, że kultura nie tylko nie zawsze zszywa tkankę społeczną, ale wręcz może ją jeszcze posypywać solą, bym powiedziała, wszystkie te rany, które są. Druga kwestia konceptualizacyjna, to, która pokazuje, że relacje centrum-peryferie jakby zyskują szerszy kontekst, to jest powstawanie nowej struktury społecznej. I znowu dotyczy to wszystkich krajów europejskich. Nowej struktury społecznej, w której nie chodzi już o to, o czym się mówiło do tej pory, a mianowicie nie chodzi o wykluczenie, tak? Bo w odniesieniu do peryferii, do relacji między centrum a peryferiami, bardzo długo używaliśmy koncepcji wykluczenia. To są ludzie wykluczeni, tak? Albo z kultury, wykluczeni też przez brak transportu publicznego i tak dalej, przez utrudniony dostęp do różnych dóbr publicznych. Otóż bardzo wyraźnie to było widać podczas pierwszych diagnoz, dokładnie rok temu we Francji. Tu nie chodzi o wykluczenie, tu chodzi o powstającą nową strukturę społeczną i dobrze to też uchwycił, jakkolwiek on tak tego wprost nie powiedział, dobrze to uchwycił profesor Gdula, który, jak Państwo pamiętają być może, odnosi się, nie pisze tyle o klasie ludowej, co pisze o klasie średniej na peryferiach. Tak? I ta nowa struktura społeczna to jest struktura społeczna, w której niestabilność, prekaryjność staje się częścią życia klasy średniej peryferyjnej, ale także klasy średniej miejskiej, wielkomiejskiej. Nie wiem, czy są u nas takie badania, ale we Francji już zaryzykowano pewne kryterium, bo mówi się też o powrocie, tutaj właśnie doktor Lewicki mówił o powrocie niektórych ludzi, którzy otrzymują, zdobywają kapitał kulturowy w ośrodkach wielkomiejskich i wracają, bądź też właśnie, to by potwierdzało te diagnozy francuskie, bądź też żyją w takim wahadle między jednym a drugim ośrodkiem. Otóż uważa się, że takie symptomatyczne dla tych zmian struktury społecznej i nowej definicji sytuacji klasy średniej jest to, że to klasa średnia opuszcza centrum i udaje się na bliskie peryferia. Tak? Klasa średnia, czyli nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy sądów, pracownicy budżetówki, nie stać ich, i to jest w tej chwili problem w większości stolic i dużych miast europejskich, nie stać klasy średniej na to, żeby zamieszkiwać, nie mówię w centrum miasta, ale w mieście. Tak? To są ludzie i między innymi stąd się wzięły przynajmniej część żółtych kamizelek. To są ludzie, którzy codziennie 40 kilometrów dojeżdżają i to nie jest ani dużo, ani mało, tak? To jest taki, a jednocześnie bez samochodu nie daje się żyć. Więc nowa struktura społeczna, tak? To nie jest tylko jakaś populacja, która sobie gdzieś tam żyje w jakiejś odległości od centrum, ale peryferie okazuje się, że tam zaczął się pewien problem związany z zachowaniem statusu klasy średniej. Oczywiście, że zawsze można powiedzieć, że ta klasa średnia była definiowana, że to są ludzie, dla których równie prawdopodobny jest awans co degradacja. Tak? No niemniej jednak teraz bardziej prawdopodobna jest degradacja i także takie badania przeprowadzane w całej Europie to pokazują. Trzecia kwestia związana z konceptualizacją właśnie tych relacji centrum-peryferie, która się ujawnia, a którą wydaje mi się, że no, zajęliśmy się, nie w całości, ale zajęliśmy się i wydaje mi się, że to przemawia na naszą korzyść, oprócz ciężkiej pracy i wielu dyskusji, wielopoziomowość tych relacji. Tak, wielopoziomowość tych relacji, to znaczy nawet wtedy, kiedy w grę wchodzi podporządkowanie peryferii,
to wyraźnie widać, że te peryferie nie są po prostu bierne, ale w ramach tej bierności bardzo dużo się dzieje, czy może się dziać. Na przykład zdarzało się nam napotykać takie sytuacje, kiedy proponowane i finansowane przez centrum imprezy, festiwale nie były dobrze przyjmowane. Uważano, że to są atrakcje, rozrywki dla ludzi z centrum i faktycznie, jeśli chodzi o publiczność, to często w większości pochodziła z centrum. Natomiast w niektórych miejscowościach wypracowano taką strategię zarabiania na kulturę przez kulturę. Czyli brano pod uwagę to, że po pierwsze trochę naszych działaczy się zatrudni, być może zarobimy na jakichś biletach. Po drugie, istotna jest kwestia trwałości struktur i te wyśmiewane często festyny z piwem i z czymś tam jeszcze, tak? Bardzo często były takim miejscem, w którym recenzuje się to, co robi centrum. Tak? To jest bardzo ważna funkcja, dlatego że te festyny, które, tak jak powiedziałam, są przysłowiowe dla peryferii, to jest takie miejsce bardzo uspołeczniające, gdzie wyrównuje się diagnozy, co się dzieje, co centrum z nami wyprawia, czy ta oferta jest dla nas dobra, aktualna. I także podczas takich imprez, które mieszkańcy peryferii traktowali wrogo jako te propozycje, które są nie dla nich zupełnie. I tak bardzo często mieszkańcy je wykorzystywali dla siebie z korzyścią. No nawet, bo to jest istotna rzecz, wielki głód sfery publicznej, miejsc publicznych. Stąd na przykład bardzo źle, każda instytucja jest źle recenzowana, otrzymuje negatywną ocenę, jeżeli robi tylko to, do czego została powołana. Jeśli w szkole się tylko uczy, to jest zła szkoła. Jeśli w kościele są tylko msze, to jest zły kościół. Wszyscy powinni proponować coś więcej. Rzeczywiście widzieliśmy takie parafie, które proponowały mieszkańcom kilkanaście nawet tam możliwości bycia razem. Siedzenie w domu określa się jako brak kultury. Tak? Bycie razem to jest kultura. Zauważyliśmy też, że nowe technologie służą raczej wcześniejszemu wychodzeniu, opuszczaniu peryferii, czyli nie tak, jak to się zwykło myśleć, prawda, że ponieważ są nowe technologie komunikacji, każdy może być wszędzie, naraz, równocześnie i że to sprawi, że ludzie będą mogli na przykład podejmować pracę czy uczestniczyć w kulturze bez konieczności takiej terytorialnej mobilności, to jest nieprawda. Raczej ludzie korzystają z nowych technologii w ten sposób, że przygotowują się do wyprowadzki, szukają odpowiedniego miejsca, są już tylko bez mała fizycznie obecni w tej swojej miejscowości. Wtedy też bardzo często, nawet jak w miejscowości wiele się dzieje, to oni niejako z góry już obniżają wartość tego miejsca. Mówią, tu nic nie ma, tak? Mimo że jest bardzo dużo albo po prostu dużo. Mówią, nic nie ma, tak? Żeby pomniejszyć, tak, znaczenie, wartość tego miejsca, które za chwilę i tak będą musieli opuścić z powodu pracy, tak? Praca to jest najważniejsza rzecz, która decyduje o tych wyborach. Taka kwestia, która też pokazuje wielopoziomowość tych wpływów, tak? Bo mówiłam o tym, że mieszkańcy peryferii starają się stworzyć dwie kultury. Kulturę dla nich, na której być może zarobimy, przyciągniemy ich, dowiemy się, jakie są trendy, o co można wnioskować, może kogoś poznamy. I kultura dla nas. Czasami równolegle albo właśnie na tym pikniku, wtedy kiedy ludzie się już rozchodzą, głównych atrakcji nie ma.
Ale też te nowe technologie służą temu, żeby, nie powiedziałabym, że to jest coś, co dominuje, bo istotne znaczenie ma to, gdzie ta miejscowość się znajduje, ale ta niejednoznaczność przewagi centrum czasem bywa związana z tym, że ludzie przecież mogą sobie wybrać centrum. I tak dla niektórych może być to, mogą być to 3-4 centra nawet. Może być to, dajmy na to, Szczecin. Jak nie Szczecin, to Warszawa albo Berlin. Tak? I w tym czują swoją przewagę, tak? Dlatego że to staraliśmy się napisać we wstępie. Jakkolwiek dla centrum raczej, czy pozycji centrum przypisywana jest taka postawa no kogoś, kto cywilizuje peryferię i tak dalej, kto recenzuje i wystawia zazwyczaj peryferiom niskie noty, niskie oceny, no to centrum cały czas na ludzi z peryferii czeka. No tak czy inaczej, niewiele czy nic nie wskazywało na to, żeby depopulacja, o której mówią te raporty demograficzne, które się ukazały w Polsce, miała tam coś zmienić. Te powroty na peryferię są też trudne z tego powodu, że następuje demontaż niektórych instytucji, no nawet ośrodki zdrowia, przychodnie zdrowia. Żeby tak nie było to takie, nie wiem, my nie mogliśmy na pewno dotrzeć, tutaj kolega dr Lewicki mówił częściowo o tym, jak te struktury lokalne utrzymują, znaczy stosują różne strategie, które pozwalają się wzmocnić, zachować władzę, zachować wpływy, miejsca pracy, kierunek rozwoju i tak dalej. Mieliśmy też do czynienia, trudno mi powiedzieć, na ile to jest reprezentatywne, ale ja akurat tę miejscowość dobrze znam. Mieliśmy też do czynienia z taką sytuacją, w której był, jeśli można tak powiedzieć, podział elit w tej niedużej miejscowości, ale dysponującej bardzo dużymi zasobami do rozwoju przemysłu zarówno, jak i do rozwoju kultury. Te dwie możliwości były bardzo prawdopodobne. I tak długo zwlekano, że już w tej chwili żadnej decyzji podjąć nie można, dlatego że wykupiono część ziemi nad jeziorem, co sprawia, że już na pewno nie będzie to teren atrakcyjny turystycznie. A z kolei ta no jedna taka bardzo duża uroczystość czy impreza kulturalna no jest mimo zmian, jakie zachodzą, mimo tego, że się postarano o to, żeby była ona także dedykowana mieszkańcom tej miejscowości, to ona na nią się patrzy w taki sposób, że to po prostu sobie elity z dużych ośrodków przyjeżdżają, żeby spędzić miło wakacje, ale to nie jest nasze wydarzenie. Tak czy owak, to jest taki przykład, bym powiedziała, dla mnie był jednym z najbardziej druzgocących przypadków, kiedy przez 20 chyba bez mała, no 15 lat zwlekano z podjęciem, władze samorządowe zwlekały z podjęciem decyzji. No i teraz naprawdę centrum musi podjąć decyzję, tak, co tam się będzie działo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, myślę, że dobrze się stało, iż po poprzednim seminarium z referatem profesora Gorzelaka o właśnie paradygmacie rozwoju metropolitalnego mamy dzisiaj taką problematykę, bo pozwala nam to spojrzeć na kwestię rozwoju, na przykładzie kultury w taki sposób wielowymiarowy, też od tej drugiej strony. No i poza tym zwracam uwagę na to, jak problematyka kultury przenika się z innymi aspektami właśnie życia społecznego. Myślę, że każdy tutaj z nas znajdzie coś prawda, dla siebie do przedyskutowania. I w związku z tym zapraszam do zadawania pytań, czy może jakichś uwag. Jeśli Państwu to odpowiada, to zwykle zbieramy po kilka pytań, żeby można było potem na kilka od razu odpowiedzieć. Bardzo proszę, kto z Państwa rozpocznie. Bardzo mi się podobał Państwa opowieść. Bardzo mi się ciekawie to słuchało.
I cieszy mnie to, dlatego że ja akurat się zajmuję też rozwojem przestrzennym, też w układzie centrum, peryferia i tych możliwości zmian, wytłumaczenia poprzez to kontinuum właśnie centrum, peryferia, zmian w natężeniu tego rozwoju czy dynamice jego. I pytanie moje jest takie, bo jesteśmy też po badaniu takim ewaluacyjnym wpływu funduszy europejskich, czy na rozwój obszarów wiejskich. No i niestety wniosek jest taki, o którym będziemy zresztą mówili 13 stycznia, to będzie jakby w ciągu będziemy cały czas tej ciągłości przestrzennej, że faktycznie na peryferiach, które no my też w jakiś tam sposób definiujemy, te fundusze europejskie nie dają tego impulsu rozwojowego. I czy Państwo uważacie, że czy w ogóle badaliście, czy to pojawiło się, czy wyszło może w Waszych badaniach, na ile te fundusze europejskie stymulują kulturę na peryferiach? To też było jedno z naszych zadań, jak fundusze europejskie wpływają na kulturę i dziedzictwo, na dziedzictwo tych obszarów. Co było nam bardzo ciężko zbadać i absolutnie nie byliśmy w stanie tego sparametryzować dla wszystkich gmin w Polsce, bo badanie dotyczyło wszystkich gmin, tylko zbadaliśmy to poprzez badania właśnie jakościowe, czyli jadąc w teren i weryfikując pewne zależności. A więc czy stymulują, czy może jeszcze pójdę głębiej, wymuszają te działania kulturalne poprzez to, że są dedykowane do jakiegoś tam działania, a może jednak wręcz odwrotnie, zachęcają. Czy można by było powiedzieć, że na tych terenach pustynnienia, gdzie jest lider lokalny, to zachęcają, a tam, gdzie jednak jest ta strefa podmiejska, bardziej rozpieszczona, mająca inne potrzeby, jest to wymuszenie. Czy w ogóle można taką zależność zauważyć? Chciałabym się również zapytać u Państwa o tak zwaną kategorię czasu wolnego. Czy zauważyliście, że czy to w ogóle też wybrzmiało w Waszych badaniach, bo to też trochę tak konfrontując z naszymi obserwacjami, kiedy rozmawia się z samorządowcami z kolei, no to oni mówią, że to, co muszą w zakresie teraz zatrzymania młodych ludzi na wsi zrobić, to na pewno myśleć o tym, jak zorganizować im czas wolny, czyli jak zapewnić dostęp do pewnych obiektów, aby ten czas wolny zapewnić, czyli kategoria czasu wolnego. I chodzi mi o tak zwaną, bo użyliście Państwo dwa określenia, bliska peryferyjność i peryferyjność, ja bym może to tak dookreśliła, głęboka. Co w tej jakby morfologii tej peryferyjności, czyli tych elementów, które definiują tą zmianę struktury społecznej. Co uznacie Państwo za największą różnicę? No bo to są dwie różne peryferyjności, tak? Ta bliska, czyli podmiejska, i jednak ta głęboka, taka, która jest no już prawdziwym pustynnieniem. Czy odległość, bo jakby Państwo nie posługiwaliście się kategorią odległości, mówiąc o peryferyjności, odległości od centrum, być może ona gdzieś jest ukryta czy zakamuflowana w tym Państwa opisie, bo tu dużo innych parametrów było branych pod uwagę, czy wymienianych, jak mówiliście Państwo o peryferyjności. Czy zgodzicie się Państwo z takim określeniem, że to właśnie odległość od centrum wyznacza pewne możliwości społeczeństw lokalnych, czyli tych społeczności lokalnych? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto następny? Pan doktor Burdyka. Również bardzo mi się Państwa wystąpienie podobało, inspirujące dla mnie. Mam trzy pytania i jeden komentarz. Pytanie pierwsze dotyczy modelu podporządkowania, który pan doktor opisał, i chciałem zapytać, czy w miejscowościach, czy w case'ach, które Państwo rozważaliście i które no, są przyporządkowane do tego modelu albo się komponują,
społeczność lokalna w jakiś sposób brała udział w tworzeniu lokalnej oferty kulturalnej w instytucjach, to znaczy skąd instytucje czerpały inspiracje, czy mieszkańcy w jakikolwiek sposób mogli w tym modelu podporządkowanym wpływać na to, co miejscowy dom kultury, świetlica, inne instytucje na co dzień robią. Drugie pytanie dotyczy czegoś, co ja nazywam cyklicznością albo długim trwaniem imprez. Czy z badań wynika, że społeczności lokalne bardziej pozytywnie wartościują to, co od długiego czasu w ich miejscowości się odbywa? Chodzi mi o imprezy, które no, mają długą tradycję, edycja powiedzmy 10, 20, 30. Czy jest widoczne bardziej pozytywne wartościowanie tego, co już dłuższy czas jest obecne w tej społeczności lokalnej, czy też może to, co się pojawia nagle jako coś nowego, zyskuje w oczach właśnie mieszkańców jakby na starcie. Pytanie trzecie, czy w badaniach, no dosyć powszechnie spotykane na polskiej prowincji wydarzenie, jakim jest impreza sportowa, była postrzegana w kategoriach wydarzenia kulturalnego. I to trzecie pytanie było. I teraz krótki komentarz. Odnosiłem to, co Państwo mówiliście do mojego przykładu, do mojego doświadczenia, ponieważ w małej miejscowości na Mazowszu przez 10 lat prawie organizowałem imprezę kulturalną, piknik, festyn rodzinny. I taką obserwację poczyniłem, kiedy już przygodę zakończyłem z organizacją tych imprez, mianowicie to mi się komponuje z tym, o czym Państwo mówiliście, relacje centrum peryferie w układach lokalnych. Impreza, którą zainicjowałem, jako ten, który powrócił w rodzinne strony, właściwie nigdy na dobre z nich nie uszedł, bo weekendy spędzam u rodziców. Impreza została przejęta przez lokalne centrum z tej przyczyny, że po prostu cieszyła się dużą popularnością, ten czynnik frekwencyjny był ważny. To znaczy miasteczko w pobliżu mojej miejscowości organizowało wydarzenia kulturalne właśnie z inspiracji kultury wysokiej. Tam występowali muzycy z Filharmonii, zawsze przyjeżdżał jakiś zespół teatralny, no ale frekwencja była powiedzmy niewielka. Natomiast ten event, który ja zainicjowałem, od początku był sprofilowany na uczestników, głównie młodzież, czyli tam się pojawiła muzyka disco polo i po prostu w ciągu tych kilku czy prawie nastu lat frekwencyjnie zdominowaliśmy w układzie lokalnym kalendarz imprez. No i kiedy się pojawiła znaczna pula środków też unijnych i łatwiej było te środki pozyskać samorządowcom z miasta, no, stworzyli oni tak bogatą ofertę, uwzględniającą właśnie to, co teraz jest w modzie. Przejęli frekwencyjnie, bo organizowali oczywiście w podobnym terminie tą imprezę. I miejscowy burmistrz ma od tych kilku lat okazję się polansować przy tłumach, głównie młodzieży. Tak? Także taka obserwacja i taki mój wniosek, ale to tak tytułem komentarza. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jest zgłoszenie pan profesor Kalinowski. Bardzo proszę. I profesor Halans. Bardzo dziękuję za prezentację. Ja 20 lat pracowałem w Centrum Kultury w małej miejscowości i nie wiem, czy Państwo też zauważyliście pewną taką zależność, że w ostatnich latach następuje pewien renesans takich mikroośrodków realizujących cele kulturalne. Chodzi mi tu głównie o koła gospodyń wiejskich. Myślę, że to jest taki główny punkt, czy zespołów folklorystycznych, czy też ludowych w małych miejscowościach, które próbują jakby przejąć pewne elementy kulturalno-oświatowe. Oczywiście na różnym poziomie, w zależności co dany lider lokalny lubi, czy lubi bardziej zespoły śpiewacze, czy folklorystyczne, czy może jakieś teatralne, czy recytatorskie i tak dalej. No właśnie, czy też to Państwo zauważyliście? Pamiętam, jak 20 lat temu zacząłem uczyć, tańczyć w zespole ludowym, to takich ośrodków było niewiele.
ale w kolejnych latach ta ilość zaczynała jeszcze gwałtownie spadać. Od jakichś 4-5 lat mam poczucie, że w tych małych miejscowościach znowu jest łaknienie takich imprez kulturalnych, chociażby festynów, o których mówił Konrad, czy też zapraszania na wieczory autorskie pisarzy, dziennikarzy i tak dalej. No właśnie, to jest to moje pytanie. Teraz panią profesor Halańską poprosimy o pytanie i może potem oddamy na państwu głos. Bardzo proszę. Pani profesor Halańska, tak. Bardzo inspirujące, takie skłaniające do myślenia wystąpienie. Ja mam takie pytania wychodzące z pewnego komentarza, także pytania. Takie proste pytanie, czy badaliście także państwo znaczenie dyskotek? Jest to spontaniczna forma zorganizowana oddolnie w ogóle i które ma dla młodego pokolenia takie znaczenie, czasem nawet ponadlokalne, prawda? Druga rzecz to taka jest uwaga, że po pierwsze podział centrum-peryferię jest podziałem zawsze względnym, po drugie, o czym mówi badacze tej problematyki, zmieniają się centra kulturowe, prawda? Tak jak światowe się zmieniają, zmieniają się one także lokalne. No, bardzo jest ciekawy ten scenariusz podporządkowania, jak to pan doktor powiedział. Czy nie wydaje się państwu, że to jest coś normalnego? Po prostu zawsze był mecenas i byli twórcy, prawda? I mecenas rzadko zamawiał budowę katedry czy wymalowanie kaplicy Sykstyńskiej, tylko dla własnej przyjemności. Ale także bardzo często taki mecenas też chciał coś zrobić dla ludu. I myślę, że w tym scenariuszu podporządkowania także trzeba uwzględnić pewne strategie rozwoju gmin, miasteczek, lokalne strategie rozwoju, gdzie tam robi się pewne inwestycje, no, czy projektuje się inwestycje, czy obejmuje się patronatem te inwestycje, które sobie podporządkować, ale jest to taka także forma przypodobania się niestety. To jest w strategiach politycznych. Niekoniecznie te strategie są strategiami kulturalnymi, są strategiami na utrzymanie lokalnych ośrodków władzy. I trzecia rzecz, która wiąże się z tą klasą średnią na peryferiach, bo są powroty różne na peryferie, tak jak różne są te peryferie. Są powroty, o czym pisał zespół toruński badając oświatę, że traktowane jako życiowa katastrofa, prawda, jeśli ktoś nie znalazł miejsca, ale są powroty tak zwanych gentryfierów, prawda, którzy wchodzą w lokalność, proponując także pewną ofertę innej kultury, ja bym powiedziała, życia codziennego. Czy jakie, bo ta klasa średnia na wsi, która w ostatnich latach tak się powiększyła, bo ona powiększyła się w ostatnim 30-leciu z tych
pojedynczych inteligentów mieszkających na wsi. Od lat 30 ona stała się, liczy około 1/4 ludności wiejskiej z różnym oczywiście częstotliwością udziału, tylko że ona jest bardzo zróżnicowana. I tak jak mówiłam, z jednej strony są ci, którzy traktują mieszkanie na prowincji jako życiową katastrofę. Są ci, którzy są zadowoleni po prostu. Oni tam się urodzili, tam chcą żyć i w ogóle. I poza tym jest ta trzecia grupa, dla których przeniesienie się na wieś jest synonimem awansu, prawda, i statusu społecznego. Także tutaj ten mój komentarz, że to różna jest klasa średnia, nie tylko ona jest peryferyjna i prekaryjna. Teraz na pewno tak, bo sprzątaczki będą więcej zarabiać niż nauczycielki, więc to jest normalne. Dziękuję bardzo. Może teraz oddam głos Państwu. Bardzo proszę. To ja może zacznę od pytań najbardziej konkretnych, a później skupię się na tych bardziej ogólnych. Jeśli chodzi o imprezy sportowe, lokalnie one nie są traktowane oczywiście jako oferta kulturalna. Myśmy, kiedy bierze się pojęcie tego poszerzonego pola kultury, to one są częścią, to można uznać, że to jest praktyka kulturalna. One zdają się mieć właśnie bardzo duże znaczenie także dlatego, że są niewidoczne jako oferta kulturalna. To znaczy są jakby poza radarem tych, którzy mogliby to przejąć, mówiąc krótko, ale są takim typem praktyki oddolnej, która podobnie jak ta, o której pan profesor rozmawiał, ma duże znaczenie, bo ona ma dużą autentyczność i często, szczególnie w przypadku imprez sportowych, ma duży potencjał do łączenia ludzi, którzy inaczej się by nie spotkali. Bo w szkole oni występują też teoretycznie na jednym gruncie, ale raczej już wedle są definiowani przez pilność ucznia, prawda? Przez to, kim jest uczeń, czyli jednym słowem pojawiają się w układach hierarchicznych. Imprezy sportowe zdają się mieć większy potencjał do tego, żeby integrować ludzi z różnych klas, z różnych ośrodków itd., itd. Ale trzeba tutaj też pamiętać, że imprezy sportowe przestały być ludowe. To znaczy im bliżej centrum, tym widać bardziej przejęcie imprez sportowych przez co najmniej klasę średnią. Jak robiliśmy niedawno badania uczestnictwa w kulturze, czy Urząd Miasta zrobił takie duże badania segmentacyjne, no to wyszło, że na mecze Legii chodzi głównie klasa średnia i wyższa, prawda? I tam właściwie ten taki nasz ogólny wizerunek kiboli jako takich właśnie dzikich chuliganów z klasy ludowej, to absolutnie nie przystaje do tego. Jeśli chodzi o znaczenie dyskotek, myśmy tego nie zbadali, dlatego że szukaliśmy, znaczy to jest bardzo ciekawy przypadek. Wydaje mi się, że wart odrębnych badań z tego względu, że z jednej strony one mają bardzo ciekawe dziedzictwo, zarówno jeśli chodzi o kulturę popularną, jak i kulturę ludową, a z drugiej są też bardzo efemeryczne. I one tak naprawdę, jak sobie pomyśleć o tym, jak powstawał obieg muzyki disco polo, no to one były bardzo nowoczesne. To znaczy pojawiały się ni stąd, ni zowąd, ginęły i znowu dawały sobie radę właśnie w tym świecie poszerzonego pola kultury. No i oczywiście z tym też związane było bardzo mocne odbieranie im prawomocności, czyli jakby marginalizacja ich znaczenia. One znikają też, mam wrażenie. Nie widziałem co prawda badań. Raczej wyjeżdża się. No właśnie, dobrze spędzony, kulturalnie spędzony czas to jest związany z wyjazdem. My badaliśmy wyobrażenia. Nie wiem, może w praktykach inaczej to wygląda, ale generalnie wszyscy deklarowali, że jeżeli chce się kulturalnie spędzić czas,
trzeba pojechać na dyskotekę, do pubu, do większego miasta. Tak. No i tutaj dochodzimy do tej kategorii czasu wolnego i kwestii zapewnienia oferty lokalnej na poziomie tych mniejszych miejscowości. Wracamy do też pytania tego konkretnego, które kierowało nami podczas tych badań, czyli czy można zatrzymać młodych na peryferiach. Samą kulturą oczywiście nie, można powiedzieć to od razu, ale to ma istotne znaczenie w momencie, kiedy właśnie pojawiają się ci powrotnicy. Oni są zróżnicowaną grupą, ale jeśli oni będą mieli szansę na upodmiotowienie, czyli zostaną zastrzeżeni jako ci, którzy no właśnie, nie są obcymi, nie są przegranymi, którzy wracają, ale są tymi, którzy mają coś do powiedzenia, no to oni dają bardzo dużo, bo tak jak wspomniałem, na poziomie symbolicznym mówią, co lokalnie jest atrakcyjne. To znaczy jakby potrafią pomostować lokalne zasoby z tym, co jest uprawomocnione w centrum i potrafią tym grać. Ta gra się różnie kończy, ale ważne jest to, że oni jakby są w stanie, mają kompetencje do tego, żeby widzieć napięcie między tymi dwoma językami i na nim grać. Większość politycznych liderów i zarządzających lokalnymi instytucjami kultury raczej tak nie postrzega lokalności, tylko raczej jako coś, co jest mało atrakcyjne. W związku z tym, jak myślą oni o lokalnej ofercie kulturalnej, to myślą przede wszystkim o okulary centrum, czyli co zrobić, żeby sprowadzić atrakcyjną muzykę lokalnie. Prawda? Rzadko kiedy się pojawia taki pomysł, żeby spojrzeć przede wszystkim na lokalne zasoby i z nich uczynić coś atrakcyjnego, używając do tego różnego typu form, które są z kolei atrakcyjne na tym poziomie centralnym. Ale to się zdarza, tylko że wówczas, kiedy, tak jak wspomniałem, uprawomocniona jest ta inicjatywa z poszerzonego pola kultury. No i to jest specyficzny układ. Ona ma szansę się uprawomocnić wówczas, kiedy pojawiają się różnorodne źródła zasobów. I tutaj, gdybym miał powiedzieć konkretnie, co to znaczy, że jeśli w gminach jest szansa na to, żeby mieć zasoby z poziomu powiatowego albo ogólnopolskiego i one nie przechodzą przez gminę, przez lokalną instytucję kultury, to wówczas jest szansa, że ta lokalna inicjatywa kulturalna będzie miała dostęp do zasobów i nabędzie takiego statusu, że zacznie być partnerem albo jakimś ośrodkiem, który ma znaczenie lokalne. No i wtedy oczywiście jest to układ bardzo dynamiczny. Powiedziałbym, że raczej tak samo o współpracy, jak i o konflikcie. To mocno jest, moim zdaniem, już wchodzimy tutaj na pole polityczne, czyli to jak to będzie, jak to się przełoży właśnie na podziały polityczne. Ten renesans mikroośrodków realizujących różne inicjatywy kulturowe, takich jak koła gospodyń wiejskich, no to rzeczywiście jest, wydaje się, to w ogóle jakby był jeden z tych impulsów do rozszerzania badań o poszerzonym polu kulturalnym. Jest to, tutaj niebagatelną funkcję miały też organizacje pozarządowe, które zaczęły działać lokalnie i one właśnie zaczynały odkrywać znaczenie kulturowe tego typu inicjatyw, które miały taki pierwotnie miały taki wizerunek organizacji mało atrakcyjnych, prawda? Po czym okazywało się, że one mają ogromne znaczenie, obok koła gospodyń wiejskich byłyby to przede wszystkim OSP, Ośrodki Ochotniczej Straży Pożarnej. I ja bym powiedział, że na poziomie myślenia to w centrum już się to docenia, ale nadal lokalnie bardzo rzadko, kiedy tego typu inicjatywy są traktowane jako inicjatywy kulturowe, które wymagają wsparcia albo pielęgnacji środkami lokalnymi.
Ja chyba te główne tak. Mam wrażenie, że potem do tych ogólnych też bym wrócił, ale to może. Tak, ja bym zaczęła od tego pytania o znaczenie takich projektów na peryferiach. Odpowiadam oczywiście odwołując się do naszych badań, tak? Większe znaczenie dla mieszkańców mają projekty nawet małe, ale stałe, stabilne. Takie nawet, w których można się, mogą się spotykać dwa, trzy pokolenia, takie, które są czynne cały rok. To wszystko, co jest zaplanowane na przykład na 3 lata, nawet na 5 lat, tak? To jest takie większe, na przykład bardzo często powtarzał się w naszych badaniach motyw świetlicy, której utrzymanie naprawdę kosztuje 1000 zł miesięcznie, bo trzeba tam zapłacić za elektryczność, herbatę i po prostu dzieci tam przychodzą odrabiać lekcje, jak ktoś sobie tam właśnie pije herbatę czy szydełkuje. O wiele większe to ma znaczenie. Tak? Jakieś takie miejsce stabilne, na przykład w jednej miejscowości, próbuję jakoś, tak, my wybieraliśmy miejsca, które miałyby być reprezentatywne z pewnego punktu widzenia właśnie. Są środki finansowe, czy nie ma i tak dalej. Na przykład w jednej miejscowości takim dla mieszkańców dowodem ostatecznego upadku tej miejscowości było to, że po jakiejś wichurze nie posprzątano parku. To było bardzo błahe takie miejsce. Ono ożywa tylko wtedy, jak jest taka ogólnopolska impreza, ale okazało się, że to jest też miejsce, gdzie ludzie, jak nic kompletnie się nie dzieje, jak wracają z PKS-u, to tam stawiają torby i rozmawiają. Tak? I po prostu to było miejsce, gdzie można było się kontaktować. No jak zaczęło być po prostu niebezpiecznie, bo te, nie, tak jak mówię, niedługo nie sprzątano po... krótko mówiąc, przewrócił się park. Jak przewrócił się park, to stwierdzono, że nie ma nic, nie ma żadnego placu, miejsca publicznego. Tak jak mówiłam, jest według mnie taki głód sfery publicznej, tak? takiego bycia razem. To jeśli chodzi o plany i strategie rozwojowe, tak jak mówię, może to jest specyfika, my kierowaliśmy się pewnymi kryteriami, ale uderzające było to, że te plany są, ta miejscowość, o której powiedziałam, że tak się długo wahano, że w końcu wszystko, tak, zaprzepaszczono wszystkie możliwości. Te plany, strategie, które oglądaliśmy, to jest no, patykiem po wodzie pisane. Tak? To, o co się dba, to jest to, żeby użyć tych kluczowych słów, pojęć, zaklęć, żeby to innowacja przemówiło do centrali, żeby komuś serce zabiło, wytłuszczyć, wyboldować to. Natomiast to muszę powiedzieć, to jest takie stereotypowe czasem wyobrażenie o tym, jak funkcjonują w momentach kryzysowych instytucje. No ale były takie sytuacje, w których, które po prostu potwierdzały to w całej rozciągłości, że właśnie nie ma planów, że za jedyny plan służy orientowanie się w tym, jakim językiem mówić, na co będą stawiać, czy to projekty europejskie, czy jakieś. Też powiedziałabym, proszę sobie przypomnieć, gdybyśmy tak zobaczyli siebie jako kraj, który funkcjonuje w Unii Europejskiej przecież, prawda? No to jak ja rozumiem, ja gdybym miała czegoś szukać, oczywiście to jest też ryzykowne, no ale co z tego, tak? Proszę sobie przypomnieć program, mi trochę ten program rozwijania kultur lokalnych, różne takie programy europejskie, przypominają trochę projekt budowania Big Society, prawda? Czyli oddajemy wam władzę, oddajemy wam środki, oddajemy wam możliwości. I jak wiadomo, ten projekt budowania wielkiego społeczeństwa, tak, bo to była reakcja rządu brytyjskiego na to, że się rozpada tkanka społeczna, że są zaniki tkanki społecznej. I uważa się między innymi, to przecież są socjologowie brytyjscy, którzy od tego w ogóle, od oceny tego projektu postawili,
diagnozę zanikania tego, co społeczne. Dlatego, że te rewitalizowane wspólnoty funkcjonowały w systemie projektowym. Tak? Jak ja, na przykład moi znajomi, występują ośrodki na różne projekty, to mówią mi, że po takim półrocznym, rocznym projekcie zaczyna się, im bliżej końca, zaczyna się problem. I najbardziej mnie rozbawiło to, jak jedna osoba przyszła do mojej koleżanki i powiedziała: wie pani co, tak mi szkoda, że ten projekt się już kończy, że już nie będziemy tego robić, a to był teatr, socjodrama. Tak mi się ten, że postanowiłam, że będę to kontynuować. Też wystąpię o środki. Wyspecjalizuję się w zdobywaniu środków na projekty, prawda? Więc to jest, no i skończyło się ten projekt Big Society, skończył się, jak wiadomo, powołaniem Ministerstwa Samotności, tak, w Wielkiej Brytanii. Więc no jest, ja widzę, tak, ja widzę problemy. Wydaje mi się, że no właśnie, z jednej strony mamy różne duże ośrodki, tutaj odwołuję się do tego, co chyba pani profesor Halamska mówiła, mamy różne duże ośrodki, tak? I my to dobrze widzimy, jak jest Paryż i Tuluza, że to są różnice jednak bardzo duże, to centrum i to centrum, ale zupełnie inne. Wydaje mi się, że w tej chwili też mamy z tym do czynienia. Bardzo, wydaje mi się, taka ciekawa, jeśli chodzi o kwestie poznawcze, nie wypowiadam się o całości tego projektu, ale wydaje mi się, że to jest takie symptomatyczne i dla naszej niepewności, i dlatego, że z kolei mamy pewność, że jakieś ważne procesy zachodzą, no, podziału Polski na regiony, prawda? I wtedy by się ujawniła nierównowaga tych różnych ośrodków. Tak? Wtedy to by było bardzo mocno widać. Z drugiej strony, jak spotkaliśmy się właśnie z kolegą, żeby ustalić tutaj strategię przedstawiania naszych badań, to też zwróciliśmy uwagę na to, to kolega właśnie zdiagnozował, że mieliśmy przekonanie, że w wielkich miastach, takich jak Warszawa, będzie lepiej i lepiej. No ale teraz te miasta nie dostają wystarczającej ilości środków, nie mają z czego utrzymać szkół, tak? I nie wiadomo, jak tu będzie, tak? Czy tu będzie, bo martwimy się życiem kulturalnym, tak, na peryferiach, ale jak tu będzie, na co my będziemy mieli, tak, w dużych miastach środki, bardzo możliwe, że będzie to wszystko zmierzało w stronę, że i duże centra kulturowe też będą musiały pilnie śledzić, prawda, a jakie to pojęcia są popularne i tak dalej. Tak, tak, na przykład i od pewnych programów centralnych, jakichś projektów rozwoju tego i owego, czy w tym, czy w innym kierunku, prawda, jak się będą zmieniały ekipy. Zresztą widać, jak, nawet nie wiem, czy tylko ostatnie lata, ale obchody stulecia odzyskania niepodległości, czy coś zapowiadane, no potem się rozproszyły, już zapomnieliśmy, prawda, ale trudno by było wskazać jedną uroczystość, taką wielką, tak, która by, z której by to stulecie zostało zapamiętane. No jak wiemy, akurat wtedy zmieniały się rządy, pani premier Szydło, prawda, odchodziła i niektóre, czy tam większość planów została, no, niezrealizowana, tak. Więc z jednej strony mamy taką koncepcję, bym powiedziała, niewidzialnej ręki metropolii, prawda, że metropolia tym wszystkim rządzi, ale zdaje się, i to różne badania i prowadzone przez delegatów, reprezentantów ONZ-u, także raporty krajów dotyczące krajów OECD, no one pokazują, że to takie centralne zarządzanie może nabierać coraz większego znaczenia. Zastanawiam się, tutaj też ktoś z Państwa pytał o te małe projekty. Ja bym powiedziała tak, że to jest taki moment, my badaliśmy, ja się w każdym razie tak upierałam, wydawało mi się, że to będzie, jakby, że będzie można to zbadać najdokładniej, że mniej co faktycznie się dzieje, raczej wyobrażenia, bo to też przecież ma znaczenie, tak? Jakie ktoś ma wyobrażenia. Było widać, że ta relacja między centrum a peryferiami jest na peryferiach dobrze urefleksyjniona. Tak? To jest coś, co
że można tak widzieć, można tak widzieć, że centrum sobie jakąś tam rolę wyznacza i tak dalej. Ja w którymś momencie nawet zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy to nie centrum ma słabszą, jeśli można tak powiedzieć, świadomość. Zastanawiam się nad tym, bo te powroty na peryferie kulturowe są bardzo różne i nie wiem, jakie są dane liczbowe. Wydaje mi się, że trochę jak w warunkach wojennych my nawet nie bardzo wiemy, ile, jaką mamy populację, prawda? Kto mieszka na przykład w tych miejscowościach przygranicznych, to jest norma, tak? Że jest rzekomo 45 tysięcy, a tak naprawdę 37. Z określonych powodów nie opłaca się to nawet zgłaszać, że ktoś w Niemczech od dawna, od 20 lat, tak, zajmuje się, nauczycielki były, zajmują się tam chorymi, starymi ludźmi. I zastanawiam się też, czy centrum niepotrzebne jest takie trochę jakby odejście od takiej romantycznej wizji na peryferiach. Tak? W jednym z tekstów, tam gdzie próbuje się skonceptualizować te relacje jako wielopoziomowe, jako przepływy i tak dalej, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra propozycja, ale że jak ktoś bada relacje centrum-peryferie, to jakoś tak automatycznie trochę przyznaje sobie trochę więcej świadomości, nie? No na przykład są takie wyobrażenia o tym, że na peryferiach to się żyje lepiej, że jest mniej rywalizacji, że to jest właśnie, że jest bliżej, albo że jest lepsze powietrze, prawda? No więc to wszystko jest nieprawda oczywiście. Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy i przełomowy moment, tak? Ja może trochę czasami zbyt brutalnie mówię, natomiast jak czytam książki o peryferiach, dajmy na to francuskich czy brytyjskich, to co mnie uderza, jeśli chodzi o te projekty, to że tam jest dużo takich projektów, jakkolwiek w Polsce aktywność tych parafii zależy, powiedziałabym, od nich samych. Tak? Jeśli ksiądz chce, to tam jest i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla starszych ludzi, i grupy terapeutyczne, i dla alkoholików, i dla byłych alkoholików, i dla dzieci alkoholików, i jeszcze pielgrzymki, i teatrzyk, i chór, i w karty grają, prawda? Wszystko tam jest. I to jest dobra parafia. To jest normalna, dobra parafia. Natomiast we Francji na przykład nie jest to kwestia tak zupełnie, prawda, widzimy się parafii. Nie wiem dobrze, czy to się nie odbywa, prawda, czy to nie jest, czy to jest po prostu jakoś tak administrowane, ale na przykład nie ma u nas zupełnie, tak, bo mówiliśmy o dyskotekach, mówiliśmy o zespołach tanecznych. Ja wiem, że w zespołach tanecznych są mężczyźni, prawda, ale dużo, tak jak koła gospodyń czy coś, dużo jest takich zajęć, możliwości bycia razem dla kobiet, chyba więcej. Natomiast we Francji bardzo popularne są świetlice dla młodych robotników, organizowane przez parafię. Tam jest po prostu herbata, tam są gry, czasem jest ksiądz, czasem nie ma księdza i to jest moc, to jest coś, co jest zawsze, kosztuje niedużo. No i też pozwala, nie chcę mówić, prawda, ale nie ma związków zawodowych, czy w każdym razie ta forma solidarności się trochę wykrusza. I jakaś część ruchu żółtych kamizelek, w każdym razie jak obserwuję tam dyskusje, portale i tak dalej, to widzę, że to są młodzi mężczyźni wspierani przez właśnie księży. I to też nie tylko takich parafialnych, tacy też, ale takich, bym powiedziała, centrum kulturowego, tak? Którzy widzą, że mamy do czynienia z zanikami tkanki społecznej, tak? I że to jest problem, dlatego że w przypadku takich młodych mężczyzn, to oni są wystawieni na działanie dwóch etosów. Z jednej strony etos, bym powiedziała, tej starej klasy ludowej, starej klasy robotniczej, solidarności i tak dalej, a z drugiej strony otrzymują taki przekaz, no trochę jak z banku, prawda? Zadbaj o swoją przyszłość, podziękujesz sobie w przyszłości, tak, jeśli zadbasz, albo awans, kariera i tak dalej. Ani jedno, ani drugie do nich nie pasuje i oni zostają, można powiedzieć, niemowami. Tak? Nie mają własnego języka na opisanie tej sytuacji, tego swojego doświadczenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Już jest pierwsze zgłoszenie. Ja z taką refleksją właściwie, bo temat jest ogromny. Peryferie są to tak wielowarstwowe, wieloczynnikowe zjawisko, materialne i niematerialne. To nie tylko jest kwestia odległości przecież. Ja byłam w zeszłym tygodniu na promocji, na spotkaniu w szkole imienia Grzegorzewskiej Pedagogiki Specjalnej nad książką pani Matysiak Młodzi i wykształceni na wsi. A więc właśnie dotyczące peryferii. No, wnioski, ja tej książki nie przeczytałam, przyznaję, jeszcze gdzieś u nas jest, ale pożyczona. Ale wnioski są bardzo smutne. Jej zdaniem ta kategoria, którą można wiązać pewne nadzieje, niestety nie ma wpływu, zdaniem autorki. W każdym razie mnie interesuje ta gra między różnymi podmiotami i zewnętrznymi, i wewnętrznymi również. W jakiej mierze ci tak zwani powrotnicy stają się recenzentami pewnych zjawisk przychodzących z zewnątrz, prawda? To dotyczy właśnie mody chociażby na taniec i inne mody, które przychodzą z centrum. Czy są rzeczywiście oni recenzentami i kto to jest? Kto wprowadza, czy też odwrotnie? I teraz przyszło mi, przypomniałam sobie o dwóch teatrach na prowincji, że tak powiem, znakomitych, które jednak powstały nie z zasobów wewnętrznych, ale zewnętrznych. Myślę o Gardzienicach i Węgierkach, prawda? Więc to jest też takie ciekawe zjawisko, no dosyć odosobnione z tego, co do tej pory w każdym razie jest takich, które weszły na poziom, że tak powiem, i sławy, i kraju z bardzo dobrą opinią. Dziękuję. I pani doktor Milewicz. Tak, ja takie troszkę pytanie, uwagę. Dziękuję też za bardzo ciekawe wystąpienie. Tak się zastanawiam, bo mam wrażenie, że przeciwstawili państwo kulturę z centrum jako tę, powiedzmy, no potocznie rozumianą kulturę wysoką, czyli wyższą, związaną no, z czytelnictwem, z uczestnictwem w tych koncertach, czy różnego typu wydarzeniach w kulturze wytwarzanej lokalnie, oddolnie na peryferiach, która z tego co zrozumiałam, bo może coś mi umknęło, ale jest dominowana przez takie inicjatywy, które właściwie odtwarzają tkankę społeczną, czy linii społeczne, takie jak na przykład pikniki, czy jakieś festyny, czy jakieś formy bycia razem. I tak się nad tym zastanawiam, że rzeczywiście te formy bycia razem w epoce zanikania tego, co społeczne, jak pani profesor słusznie wspomniała, są niezbędne i jest to niezwykle pozytywne zjawisko, to czy nie brakuje jednak w tym czegoś, co wydaje się, że stanowi jakoś o istocie kultury, jako no, właśnie organizacji ludzkiego doświadczenia, też poprzez nadawanie mu symbolicznego znaczenia. Czy to, o czym rozmawiamy, rzeczywiście można nazwać tak naprawdę kulturą, czy jednak czegoś tu brakuje i należałoby popracować nad tym, żeby peryferie były w stanie wytwarzać właśnie jakieś swoje własne symbole, jakiś własny sposób nazywania rzeczywistości, który pozwoliłby ją też ją oswoić i w jakiś sposób zapanować nad nią. Taką refleksję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie oddamy ponownie Państwu. To jednak to zakończysz, tak? Taka jedna drobna rzecz, ja nie wiem na ile to jest powszechne, ale przypominam sobie takie badania nad uczęszczaniem do teatru i okazało się, że więcej ludzi z prowincji chodzi do teatru, prawda, niż tak, czyli na przykład teatry wrocławskie są częściej odwiedzane przez ludzi z peryferii, to oni tam wyjeżdżają i to oni są czasami, tak, i to akurat przykład kultury, prawda, wysokiej. Ja wiem, że czasami się mówi, że na przykład, to takie tradycyjne, tutaj akurat to nie dotyczyło naszego, to takie tradycyjne wyobrażenie, że ci na działce, na piknikach, a ci w operze. Znaczy jest taka część kultury wysokiej, która jest
cały czas, wbrew temu, co się mówi, jest kultywowana i właśnie mam na myśli operę, prawda? Wbrew temu, tak, co się mówi, ja mam duże zastrzeżenia do tego, jak do tej koncepcji wszystkożerności. Myślę, że pani dotknęła bardzo ważnej kwestii. Ja na przykład, jak czytałam pierwszy raz książkę Erli Hochschild, to miałam nieodparte wrażenie, że wtedy, kiedy ona nawet próbuje konceptualizować swoje doświadczenie pasardzy peryferii amerykańskich, prawda, to, że jest w tym jakiś taki ton wyższości, ona to nazywa, nie wiem zresztą dlaczego, głęboką opowieścią, podczas gdy nie wiem, czy to jest takie odkrywcze, tak, jeśli się przyjrzeć, no, że jest zanieczyszczone środowisko, że mogą liczyć tylko na wspólnoty religijne, to jest to wszystko, co dobrze wiemy o typie amerykańskiego indywidualizmu, że jest on praktykowany w środowiskach wspólnot i zrzeszeń, prawda? Że to jest inna zupełnie konfiguracja tych jakości indywidualnych i wspólnotowych niż w Europie. Moją uwagę też zwróciło to, że jak Hochschild opisuje prowincję amerykańską, to opisuje ją w taki sposób, jakby ona istniała materialnie. Nie wiem, czy Państwo znają tę książkę, a ona cały czas się, Hochschild się przemieszcza, jest pył, coś widzi po drugiej stronie rzeki, tak? To są odległości i tak dalej. Krótko mówiąc, te peryferia są takie bardzo materialne, bym powiedziała, tak? Natomiast to mogę powiedzieć, ja mam trochę wątpliwości co do tej koncepcji poszerzonego pola kultury. Mam wątpliwości, dlatego że zastanawiam się, na ile, zwłaszcza teraz, kiedy w całej Europie się zmienia klimat, na ile to będzie dawało asumpt do tego, im bardziej badacze, nie wiem, czy Państwo słyszeli, że w teorii zarządzania pojawiła się koncepcja emergencji. Czyli, że pracownicy robią sobie różne rzeczy i one nie mają bezpośredniego związku z pracą, ale pracodawca powinien się tym zainteresować, umożliwić i punktować i to opisywać, tak? I to wszystko może się znaleźć w sprawozdaniu. Krótko mówiąc, to jest taka koncepcja właśnie emergencji. Kultury jest coraz więcej, tak? To ta koncepcja mówi, że ludzie tworzą takie niezależne pola. No dobrze, tylko że widzimy, że ta władza krok w krok idzie za tymi ludźmi. Ile można uciekać, prawda, przed władzą? Krok w krok, tak, i elity lokalne widać było, że czasami tak przyjmują, i tutaj pan doktor też podał taki przykład, prawda, że ta ludzie, którzy uciekają już na peryferia, myślę o peryferiach symbolicznych, może się to dziać także w centrum kulturowym, ludzie, którzy chcą uniknąć przez pewne praktyki kulturowe władzy, po prostu ciągle są przez tę władzę ścigani, prawda? Albo to sobie gmina, czy tam kto, prawda, wpisze w sprawozdanie, wciągnie, prawda? No, ciągle to widzimy, tak, że nawet muszę powiedzieć, moi studenci mi tacy, którzy się w coś tam zaangażowali, zarzekali się, że już nigdy więcej tego nie zrobią, nic się nie zaangażują, bo po prostu była to historia odbierania im inicjatywy, tak, punkt po punkcie wszystko było im odbierane. No i jest to bardzo takie, w ogóle widzieliśmy i od tego się zaczęły, nasz zespół w ten sposób powstawał, że było dużo działaczy kulturalnych i to ten wątek właśnie niesprawiedliwości, nierówności, niedopuszczania młodszego pokolenia, więcej nawet bym powiedziała, pewnej nieodpowiedzialności elit w związku z tym, że nie chcą przekazywać swoich kompetencji, swoich umiejętności. Więc jak ktoś umie już pisać nawet jakieś projekty, prawda, albo ma notes z telefonami, to po prostu nie ma tego momentu, w którym by powiedział: weź, człowieku, masz to, tak, ja ci to daję, tak, nauczę ciebie ten, nie, to jest zasób, który zawdzięcza się całej społeczności, całej wspólnocie, tak, jest po prostu prywatyzowany,
tak, tak bym powiedziała. Prywatyzacja takich zasobów, prywatyzacja umiejętności, no, na przykład w składaniu wniosków. Ja bym zakończył trochę optymistyczniej, bo to jest to, połączę, pozostawiając Państwa też takim fajnym napięciem między nami, też w wielu dyskusjach pozostaje. To znaczy, że to jest powrót do tego pytania Pani Profesor też o te fundusze europejskie i o bliskość i dalekość peryferii. Mam wrażenie, że paradoksalnie najgorzej będą miały te bliskie peryferie, dlatego że one są bardzo mocno skolonizowane i w gruncie rzeczy ta kolonizacja przez zasoby centrum wymywa lokalne zasoby. I to a propos też, jakbyśmy badali takie miejscowości nieopodal, właśnie te 30-40 km od ośrodków miejskich, gdzie było OSP i gdzie było KGW, to OSP i KGW są, ale są zmarginalizowane. Za to jest nowe przedszkole, gdzie jest sala i gdzie można się spotykać, tylko tam się spotykają gentryfikatorzy. A w OSP pozostają, tak? Znaczy, że to są takie momenty, kiedy wymywane albo przechwytywane są zasoby, które są wspólne. Ta tradycja commons, prawda? Bo OSP działa trochę na zasadzie commons. Ono jest bardzo mało sformalizowane, tak jak KGW zresztą, te koła gospodyń wiejskich. I tam nikt się nie pyta, ile wkłada do garnka. Tak naprawdę. To często jest raczej ekonomia darów. I to jest wymywane z tych najbliższych tych. Natomiast ciekawie jest rzeczywiście tam, gdzie jest dalej, bo tam i tutaj to jest ten moment też, kiedy się włączają ośrodki, te zwiększone zasoby finansowe przede wszystkim. Powstaje infrastruktura, ale ona im dalej od centrum, tym bardziej nabiera charakteru takiej infrastruktury, którą otaczają naczynia włosowate, czyli powiązania, które nie mają jedno, w których granice między różnymi logikami się rozpływają. To znaczy, mówiąc konkretniej, mamy świetlicę lokalnego ośrodka kultury, który właśnie zyskał dużo pieniędzy i ma na to, żeby ją dofinansować. Nie, ale właśnie tam działają panie, które pełnią funkcję edukatorek, animatorek, tak, i one, ich działanie, ono jest oczywiście na oparach, ale dzięki temu, że te opary cały czas docierają, to one wypełniają właśnie te wielowymiarowe funkcje, są dla osób, szczególnie dzieci z tych rodzin defaworyzowanych, nauczycielkami, animatorkami, organizatorkami czasu wolnego itd., itd. Więc w tym sensie te programy unijne poprzez dostarczanie tej bazy materialnej, dostarczanie też jakiejś infrastruktury, w których te naczynia włosowate mają szansę się rozwijać, chociaż rzeczywiście kluczowe pytanie jest, czy to wystarczy, żeby one nabierały czegoś, co teraz chyba jest zresztą kluczowe, to znaczy, żeby one nabierały żeby ta siatka się gęstniała i tworzyły się jakieś struktury, które są nieco bardziej trwałe i konkurencyjne wobec tej logiki centrum peryferii. Dziękuję bardzo. Jak Pani Profesor pozwoli, to chciałam Państwa poinformować, że na dzisiejszym seminarium gościliśmy laureata tegorocznej nagrody Wydziału Kultury o Nauk Społecznych i Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, pana doktora Lewickiego, który otrzymał właśnie nagrodę w dziedzinie socjologii, tak, Ludwika Krzywickiego za pracę Społeczne życie hipoteki. Jednogłośnie Wydział Pierwszy zagłosował, choć była dyskusja, którą wywołał profesor Woleński, jak wiemy filozof, czepiawszy się, czy hipoteka może mieć życie. Więc gratulujemy przy okazji. Więc rozstrzygnięto, że może. Tak.